Bilet dla rodziny w promocyjnej cenie. Nowa oferta Kolei Śląskich ma zachęcić mieszkańców regionu do wakacyjnych podróży po województwie. Poza tym przewoźnik wielkich planów na rozwój na razie nie ma, bo w Katowicach szykuje się wielka kolejowa inwestycja, która będzie powodowała utrudnienia dla pasażerów pociągów przez najbliższe kilka lat. Łukasz Kądziołka. Nowa twarz w Kolejach Śląskich, ale tak naprawdę już dobrze znana. Dzisiaj odbyła się pierwsza konferencja prasowa z udziałem nowego prezesa spółki. Jeżeli chodzi o ilość pasażerów, jesteśmy ponad plan. Spółka dobrze funkcjonuje. Podstawową moją zasadą jest ewolucja, nie rewolucja. Także dzisiaj nie będę mówił o zmianach. O wakacyjnych zmianach w taryfie mówił za to wicemarszałek województwa śląskiego. Oferta może ucieszyć część pasażerów. Osoby dorosłe podróżujące z dzieckiem do 16 roku życia za bilet jednorazowy na dowolnej trasie zapłacą 10 zł. Żeby ludzie przekonywali się do naszych Kolei Śląskich, cały czas pracujemy nad poprawą komfortu jazdy, poprawiamy terminowość pociągów. Każda taka akcja promocyjna to spory koszt dla spółki. W tym przypadku będzie to około 400 tysięcy złotych. Szacując zeszłoroczne dane sprzedaży, gdybyśmy to zindeksowali o naprawdę zwiększone zainteresowanie podróżami kolejami, to pewnie ta kwota będzie troszeczkę większa. Natomiast my na taki wydatek patrzymy dwuwymiarowo. Ten wydatek często zwraca się w przyszłości. Promocja będzie obowiązywała od 15 lipca do 30 sierpnia. Nie obejmuje trzech odcinków: Chałupki-Bochumin, Trzebinia-Kraków oraz Sucha Beskidzka-Zakopane.